Siema i witam wszystkim bardzo serdecznie. No i dzięki za wielki odzew, bo w komentarzach troszkę was się pojawiło. Jak to mówią? Dziurki? Tak. Rękę mam tylko jak długo można mieć ramię, to będziemy miachać sobie. Spacerujemy dzisiaj. No ale to nie o tym. Słuchajcie, spędziłem godzinę ze swojego życia oglądając live'a na JTO. Na JTO, czy jak to tam okraść. No i powiem wam, że całkiem interesujące. Tylko tu jest taka sprawa, że oni są przeciwko tej łajzie, mradom. No i koniec końcowi, to ja też z nim dobrze nie mam poukładane. Ale ja, co do Jacusia, no to ja Jacusiowi już dawno powiedziałem, że on powinien skończyć z syfem, zamknąć biznes, a teraz widzę, że jakiś Watson, Livia, nie wiem, nie będę ubliżał dziewczynie, bo nie ma po co. Ale imienia już jej dali niezłe. No ale to przez ten nałóg. I tam jak oglądałem tego live'a, to Livia mówiła, że właśnie ona nigdy nie robiła żadnych dziwnych rzeczy, żeby dostać działkę. No ale to nie wiem, w co ty się wpieprzyłaś, bo raczej zioło to ty nie brałaś, tylko jakąś herkę i wyżej. Czyli podejrzewam, że krak jest dobrze ci znany. Czyli o prostytucji, jak rozmawiałaś, to bardzo głęboko z doświadczenia, dziewczyno, i także nie pierdziel. I tak samo zastanawiam się, dlaczego wszystkie filmy z JTO z tobą są usunięte, od kiedy jesteś z dziadzią, nie? Znaczy, stary chuj lubi młode pizdy, to już jego problem. A ty po prostu masz, no jak to mówią, dobrego dziadzia, nie? Dziadzia niedługo wykończy się, ale się rozkręca szczególnie na nim. Wykończy się. No widzisz, serce mu tam za dobrze nie ciągnie, za dużo psychotropów. Ty widocznie na chemii też się dobrze znasz, to pewnie nieźle podsypujesz chłopowi. No ale mniejsza z większością, bo to dojdzie. Ja się jak rozkręcę, to dojdzie, to dojdzie. Ale to wszystko poparte będzie później. A tu do ciebie osądzasz kogoś o napaść. Jeszcze jak to fajnie, żeście podkreślili, że ta napaść jest zrobiona z ostrym narzędziem, tak? Coś w tym stylu, żeście myśleli sobie, że to insygnacja do noża, czy coś takiego. Po pierwsze, to jak duży ten chłop jest, że musiał aż rado wyrzucać, bo z doświadczenia wiem, że rado to jest taki szczurek, że jak go trzaśniesz mokrą szmatą w kuchni, to z jednego na drugi koniec przeleci, a ty tu wykręcasz jakiś wielki chłop i w ogóle. No siniaki, te sprawy, no ja bardzo, bardzo właśnie ciekawy jestem tego, bo w Anglii jak odwalisz numer specjalnie na special, chciałem powiedzieć, specjalnie jak dojdzie co do kobiety, no to masz strasznie przekićkane, bo to jest chwila, moment, cię zwijają. A tutaj lata szczur, lata. Ja pamiętam, jak musiałem zgłosić go, żeby go uspokoili, to ja miałem wybór, albo zamykają go, albo go uspokajają. To tylko pojechali, zjebali jak szmaciarz konia. I spokój był z nim, tak? A tutaj twierdzisz, chłopie, no, że chciał ją zabić. To jest bardzo, bardzo wielki powód do pociągnięcia cię do odpowiedzialności za takie rzeczy, ale to nie moja brocha. Bo koniec końcowi, to akurat wy jesteście znawcy wszystkiego, tej JTO wasze. I nigdy nie oszukujecie ludzi, co najlepsze w tym. Tylko jestem ciekawy, jakbym doszedł do ludzi z lasu, to bym was, no powiem wam, to byście w bagno padli. To już nie jest las, tylko w bagnu. I to po same kolana byście siedzieli tak w tym bagnie. Także poczekajcie. Ja już się wyrobiłem. Jacuś, powiem ci tak, o, nóżki zaczynają chodzić, plecy już nie bolą. Ja będę miał czas. Ja sobie pojeżdżę, pozwiedzam, poszukam tych twoich wszystkich ludzi, których ty tak ładnie pokazałeś w telewizji. I tak im się później życie popieprzyło przez ciebie. A ty do dzisiaj masz ich filmiki, zarabiasz na nich. Pomimo, że ludzie nie wchodzą na to, bo to algorytm YouTube'a już cię tam wybił dawno poprzez raportowanie twojego super kanału, gdzie na tyle tysięcy wyświetleń, no stary, masz 1/4 miliona subskrypcji, to ty powinieneś tam udziany być niesamowicie, a coś ci nie idzie. Oprócz tego, że no widać, że stres cię wykańcza, nigdy w tym dobry nie byłeś, a wyzwanie sobie wziąłeś jakiegoś YouTubka. No to było się trzymać normalnej pomocy, to podejrzewam, że do dzisiaj byś się trzymał i wszystko w temacie by było, ale że żeś stwierdził sobie, że pobajerujemy, a wszystko się później kupy nie trzymało. Dobrze wiesz, twoja bajera, dlaczego mój kanał powstał i obalił wasze wszystkie kurwa słynne bajery. Do dzisiaj się zastanawiam, po co kłamaliście tyle tego. No ale to już wasza brocha. A teraz właśnie przyszła końcóweczka tego kłamania. No i co? W końcóweczce mamy ciebie w roli głównej. Jacuś,
Watson to tylko tam chce się. No kur, nawet nie pamiętam jej imienia. A Watson to tak pedalsko brzmi, że ja to nie mogę się rozkręcać, bo i tak tu zarobku nie ma na tym biznesie, a jak ja się rozkręcę, to już was wszystkich zjebie i tyle będzie, nie? Bo po to, tak długim czasie ludzie tacy jak B próbowali mnie wyciągać, nie mogli mnie wyciągnąć, to tylko się śmiałem. Nawet ten idiota John Doe próbował mnie wyciągać. Jedynie co mu wyszło Głąbowi, to zrobił rozliczenie. Jak go prosiłem na początku, przed kłótnią z JTO, zrobił rozliczenie, pokaż Rodowi, jaki idiota jest, na ile go wydymali i to bez bydła, to nie. To jak zrobił kłótnię z JTO, to John Doe wielki kur się zrobił chłop do rozbrajania interesów. No ale dobra. Jest po prostu taka sama pizda jak i ten Watson, nawet twarzy nie potrafię pokazać. Gdzie Watsona filmiki gdzieś ktoś znajdzie, a zdjęcia Watsona nie są problemem do znalezienia. Także nie wiem, chcecie być medialni, to będziemy medialni. Przecież mój ryj przez Rada i Barana, to tak naprawdę to on jest kurwa na internecie już tyle czasu, że no i możemy kasować i co chcemy, a to i tak będzie. Także przyzwyczajcie się do tego. Chcieliście być medialni, będziecie medialni, a wkrótce. Jak ja tylko dorwę się do tych wszystkich kurde papierków, zobaczymy, co tak naprawdę oni odszumili wam wszystkim. Także w komentarzach jak zwykle piszemy co i jak. Ja postaram się dostać więcej wiadomości. No i podejrzewam, że za 2 tygodnie będę mógł użyć trochę technologii, posklejać coś do kupy. A tak na razie będziemy robić krótkie przestrzały, nie? Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i co? Tego pana od dziurki też pozdrawiam, nie? Także na razie.